Z Ewangelii według świętego Marka. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Sól nie jest smaczna. Sól w nadmiarze powoduje odruch wymiotny. Każdy, kto próbował sobie kiedykolwiek płukać gardło wodą z solą, ten wie, że to jest coś wyjątkowo niemiłego. I sól może spowodować, że potrawa zostanie zniszczona, zepsuta. Ale ty, chrześcijaninie, nie jesteś po to, żeby wszystko przesolić swoją pobożnością, swoim opowiadaniem o relacji z Bogiem, swoimi modlitwami, swoimi moralnymi oczekiwaniami wobec innych. Jeżeli będziesz takim chrześcijaninem, katolikiem, który chodzi za innymi i mówi: nawróć się, bądź pobożny, nie wolno ci tak, jesteś grzesznikiem, no to prawdopodobnie przesolisz sobie i innym życie. Soli daje się szczyptę. Sól to ma być twoje świadectwo. Nie chodź za innymi i nie mów im, że źle żyją. Ty żyj pięknie, żeby ci zazdrościli i żeby zechcieli żyć tak jak ty. Do zobaczenia jutro.